Chciałoby się zapytać, ile hara tyknie w tej próbie rekordzista Polski. Kosmiczny wynik jak na polskie oczywiście rezultaty. 22 metry, 32 centymetry. Jest daleko! Daleko, bardzo daleko! On prowadzi z wynikiem 21.06, ale za chwileczkę to będzie nieaktualne, no bo w tej próbie Michał Haratyk bardzo daleko. Czy były 22 metry po raz kolejny w jego karierze? Czy też... 22.32! Wyrównany rekord Polski! Coś niesamowitego! Kapitalna próba Michała Haratyka. 22.32 kilkanaście dni temu, gdzie kilkanaście, kilka dni temu w Warszawie, ależ uśmiechnięta Malwina Kopron i takim gestem: chłopie, coś ty narobił, tylko wyrównałeś swój rekord kraju, a trzeba było cisnąć jeszcze dalej. Za chwileczkę Haratek pewnie wyściska się ze swoją partnerką życiową. Kapitalna próba, no i oczywiście to jest nowy rekord meetingu, to właśnie sportowa para, nie jedna w polskiej lekkiej atletyce, ale ta najbardziej chyba rozpoznawana, no bo już jakiś czas ze sobą są Malwina Kopron i Michał Haratek. No coś niesamowitego tutaj, fantastyczne rzeczy dzieją się na rzutni w wykonaniu kulomiotów, a ściślej mówiąc Michała Harateka. Pytaliśmy, ile Haratyknie, oczywiście grając nazwiskiem naszego kulomiota, no to już mam odpowiedź, wyrównany rekord kraju.